Zadzwoniła do mnie żona i powiedziała, że to się wydarzyło 10 kwietnia. I ona jest tylko świadkiem tego, co ja bezpośrednio do niej powiedziałem. Ale panu mogę powiedzieć, że odczułem bardzo prosty impuls. Ja wiedziałem, nie wiadomo skąd, że to nie był wypadek. Ja od razu pomyślałem sobie, że to jest robota, że to jest spreparowane, że to jest zrobione. Nie wiem skąd. Ja tak czułem i tak czuję do dzisiaj. A to przez 5 lat, co się dzieje i co czytam na ten temat i co, jakie szydło z worka wychodzi, jak straszna jest determinacja ludzi, żeby tę prawdę przykryć, jakimi posługują się ludzie władzy metodami, żeby rzeczy udowodnione wręcz przez profesorów, wybitnych naukowców, zdezawuować, rozmazać to, opluć, kopnąć, wywrócić stolik. To tym bardziej jestem przekonany, że władza generalnie rzecz biorąc nie ma czystego sumienia.